Witam serdecznie, Jan Przymulski, Rozmowa Niezależna. Dzisiaj naszym gościem jest pani prezes Reduty Dobrego Imienia, Mira Wszelaka. Witam serdecznie, pani prezes. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałem porozmawiać o przede wszystkim o procesie, który kolejna odsłona toczyła się tydzień temu przed Sądem Krakowskim, dotyczącego serialu szkalującego, to mało powiedziane, żołnierzy Armii Krajowej, Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Pani była na tym procesie. Przede wszystkim serial wyprodukowała niemiecka telewizja publiczna CDF i to jest godne podkreślenia oraz UFA Fiction. To, że tego typu filmy szkalujące polskich żołnierzy, bo na tym filmie, który składa się z trzech części, razem trwają 270 minut, tylko w trakcie 20 minut żołnierze Armii Krajowej są pokazani tylko i wyłącznie w bardzo złym świetle. Po pierwsze, ukazani są jako nawet nie żołnierze, tylko bandy, źle ubrane, niechlujnie, źle wyglądający, którzy polują na Żydów i którzy w zasadzie kierują się takim zwierzęcym antysemityzmem. Mamy tam elementy wykluczenia z oddziału żołnierza ze względu na narodowość żydowską, który to żołnierz jest zmuszony do opuszczenia oddziału. Za chwilę wrócę, bo ten wątek pojawił się w trakcie ostatniego przesłuchania biegłego, który podkreślał bardzo ciekawe elementy, jak również też strona niemiecka, niemieckich obrońców. Generalnie film jest bardzo antypolski, uderzający w wizerunek żołnierzy Armii Krajowej. Wniosek o sprostowanie, w zasadzie wnioskodawcą całej sprawy jest kapitan Radłowski, 92-letni żołnierz Armii Krajowej, który domaga się zarówno sprostowania bardzo wielu elementów, uwzględniających również karę finansową, ale przede wszystkim przeprosin, a następnie uratowania tego, co jeszcze można zrobić z tym filmem, a mianowicie wymazania, usunięcia z ramion żołnierzy Armii Krajowej biało-czerwonych opasek, które wskazują na narodowość, z napisem AK, które to zdaniem biegłego filmoznawcy są kuriozalnym elementem, który nie wiadomo skąd się pojawił. Nigdy w życiu żołnierze Armii Krajowej, którzy operowali w lasach, ale generalnie nie nosili tego typu opasek. Nagle pojawienie się tego typu oznakowania sprawia, że nikt tego wcześniej nie konsultował z historykami, bo każdy historyk, który się specjalizuje w tym okresie, a już specjalizuje się w historii Armii Krajowej, doskonale wie, jak było. Biegły filmoznawca, który zeznawał w ubiegłym tygodniu, wskazuje, że te opaski musiały się pojawić na planie w ostatniej chwili, wniesione przez kogoś jako element, i dlatego będzie między innymi na kolejnej rozprawie zeznawał kostiumolog, jak to się stało. Więc te opaski, które miałyby być usunięte lub też zamazane, sam napis AK, to jest jeszcze do rozważenia. A następnie tablica informacyjna o prawdziwej działalności. O tym, jak faktycznie wyglądała historia Armii Krajowej, czym się zajmowała, czym była Armia Krajowa. I to są elementy, które pojawiły się także podczas ostatniej rozprawy jako element propozycji ugody ze strony sądu. Wy byście, Reduta Dobrego Imienia nie jest stroną w tej sprawie, natomiast powiem ogólnie, strona polska zgodziłaby się na takie warunki ugody, natomiast ze stroną niemiecką jest problem głównie chyba z tymi przeprosinami, prawda? Wiem, że strona niemiecka czy pełnomocnicy Niemców bronią się tym, że tłumaczą, że wyprodukowali film fabularny, a nie historyczny, ale możemy chyba powiedzieć, że to jest czysta manipulacja. Oczywiście, bronią się wolnością twórczą i podkreślają to na każdym kroku.
Prawnicy strony niemieckiej twierdzą również, że ten serial nie ma nic wspólnego z filmem historycznym, mimo że elementami tego serialu po pierwsze są fragmenty kronik filmowych trwających po 15, najdłuższy fragment liczy 30 sekund i w każdym z tych trzech odcinków te kroniki występują dwukrotnie, czyli wskazują i sugerują widzowi, że jest to film historyczny, mhm. który wprowadza ich w pewne realia tamtych czasów. Po drugie, jak wskazał biegły filmoznawca, każdy oglądający ten film ma świadomość, że ogląda, że nabiera wiedzy historycznej po obejrzeniu tego filmu, czyli jest mu przekazany pewien ładunek wiedzy, na podstawie którego on kształtuje sobie świadomość, zdobywa tę wiedzę. Jak wiemy, naprawdę niewiele osób po obejrzeniu tego filmu jest w stanie stwierdzić, są to historycy, osoby, które się tym interesują, jaka rzeczywiście była rola Armii Krajowej. Dlatego ten film jest, jeżeli chodzi o ten wątek, czystą manipulacją, bo tam nie ma żadnego elementu, który by wskazywał na to, czym była tak naprawdę Armia Krajowa? Poza tym, że były to bandy grasujące po lasach, polujące na Żydów, no bo tak, w takim świetle właśnie zostały w tym filmie ukazane. Bardzo ciekawym elementem, który się pojawił w trakcie ostatniego posiedzenia sądu, były zeznania biegłego filmoznawcy, a mianowicie już na samym początku... Strona niemiecka chciała go wykluczyć. Oczywiście, złożyła taki wniosek... Bo jest skażony polskością. Tak, tak? Nie będzie obiektywny właśnie dlatego, że jest polskim biegłym, czyli nie będzie obiektywny w ocenie niemieckiego filmu historycznego, jakiegokolwiek filmu. Więc tutaj po krótkiej wymianie zdań i powrocie niemieckich obrońców, niemieckich prawników kilkakrotnie do tego wniosku, oni się nie poddawali, próbowali wymusić decyzję wykluczenia. Sąd stwierdził jednoznacznie, po pierwsze sędzia Kamil Grzesik podkreślił, że jest polskim sędzią, sprawa toczy się przed polskim sądem i propozycja strony niemieckiej jest próbą odebrania prawa polskiemu sądowi do orzekania w tego typu sprawach, co jest nie do przyjęcia. W związku z czym biegły został dopuszczony do zeznań i składał je, odpowiadał na pytania przez ponad 4 godziny. W zdecydowanej części były to pytania strony niemieckiej. Pytania, powiedziałabym, dość specyficzne, ponieważ nakierowane na to, żeby złapać biegłego na jakimkolwiek potknięciu. Tutaj przyznaję, że wysoki profesjonalizm, klasa polskiego biegłego no, była na najwyższym poziomie i wszyscy byli pod olbrzymim wrażeniem. Także te zeznania bardzo dużo wniosły do sprawy i tu się spodziewamy. Pani prezes, ale to nie jest jedyna sprawa tego typu. Reduta Dobrego Imienia nadzoruje wiele takich postępowań. Jakie jeszcze skandaliczne procesy toczą się no, przeciwko zakłamywaniu tej historii? Tak, zaraz powiem o tych sprawach, bo rzeczywiście jest ich bardzo dużo, ale wrócę jeszcze do poprzedniego wątku, który pan podjął, a mianowicie tego, że strona niemiecka nie chce przepraszać. Nie chce przepraszać zarówno w tej sprawie, ponieważ kiedy sędzia zaproponował ugodę, jednym z elementów ugody, pamiętajmy, jest przeproszenie kapitana Radłowskiego, który jest inicjatorem w tym procesie, strona niemiecka zareagowała momentalnie, twierdząc, że o żadnych indywidualnych przeprosinach mowy być nie może. I to było tak powiedziane tak zdecydowanym, w tak zdecydowany sposób, że nie pozostawiało żadnej wątpliwości co do dalszych kroków. Sąd w związku z tym zaproponował, że można byłoby rozważyć ewentualnie przeprosiny zbiorowe wszystkich żołnierzy AK Armii Krajowej, którzy czują się urażeni.
to będzie jeszcze pewnie obie strony muszą się ustosunkować do propozycji ugody. Natomiast to, w jaki sposób strona niemiecka reaguje na przeprosiny, jest tutaj naprawdę niezwykle widoczne i wręcz zaskakujące, ale to nie jedyny przypadek, ponieważ CDF ma drugi proces, już w zasadzie, który przegrał, odwołał, teraz jedyne co pozostało, żeby się odwołać od wyroku, którego elementem są właśnie przeprosiny, jest wniosek do Trybunału w Karlsruhe i co pewnie CDF zrobi, odwołuje się już do swoich sądów i sądy te i składa skargi i sądy te orzekają o konieczności sprostowania, że jest to, że należy wykonać ten wyrok. Niemcy, CDF tutaj za każdym razem podkreśla, co jest typowe nie tylko dla tej stacji, ale generalnie dla Niemców, że nie zasługuje na tego typu upokorzenie. Słowo upokorzenie jest tutaj kluczem. Niemcy przez wiele, wiele lat noszą w sobie takie poczucie upokorzenia, o którym rzadko mówią, ale w sobie je mają i traktują to właśnie w kategoriach, dla nich przeproszenie za to, że byli sprawcą wybuchu II wojny światowej, sprawcą tylu nieszczęść, śmierci tylu ludzi w tak okropnych warunkach, oni odbierają to wciąż jako upokorzenie. Wynika to z ich mentalności, z ich buty, tak, którą się charakteryzują. Więc przeprosiny są tutaj absolutnie kluczem i myślę, że jednym z elementów, który jest niezwykle istotny w tej sprawie. Uda się to wywalczyć? No to zależy od tego, czy obie strony, a szczególnie mam tu na myśli kapitana Radłowskiego, czy zdecyduje się na te przeprosiny ogólne, czy też nie, to już jest decyzja pana kapitana. Zobaczymy. Ja tu nie jestem stroną, więc nie będę się wypowiadała. Pani prezes, ale kapitan Radłowski skierował do sądu list ze względu na swój zły stan zdrowia, żeby przyspieszyć całe procedowanie, prawda? Tak, rzeczywiście kapitan Radłowski kilka miesięcy temu skierował do sądu list z prośbą o przyspieszenie procedowania w tej sprawie, w związku z tym, że ma już 92 lata, jest już na tyle osłabiony, że obawia się, że nie doczeka końca procesu. W związku z tym, jak sam sędzia przyznał, niezwykle poruszający list sprawił, że mamy w tej chwili przyspieszenie w procedowaniu. Pierwszy termin rozprawy w formie wideokonferencji, gdzie będą zeznawali świadkowie strony niemieckiej, między innymi reżyser, scenarzysta i kostiumolog, zaplanowano na 13 marca. Kolejne dwie rozprawy też już mają wyznaczone terminy. Będzie to koniec marca i kwiecień, więc widać reakcję ze strony sądu, a z drugiej strony wszyscy spodziewamy się, że do połowy tego roku poznamy wyrok w tej sprawie. Pani prezes, musimy kończyć pierwszą część naszego spotkania, niezwykle ciekawego. Dziękuję pani serdecznie za tą rozmowę. Dziękuję również. Naszych telewizorów zapraszamy na drugą część naszej rozmowy, w której porozmawiamy m.in. o innych procesach, jakie Reduta Dobrego Imienia nadzoruje. Dziękuję serdecznie, dziękuję państwu. Dziękuję państwu.